Siema, siema, diamenciki! W dzisiejszym odcinku wpadłem na pomysł, że pora zrobić zmiany. Pora się zaprzyjaźnić z czarodziejką. Musimy, jakby wiecie, jak się nie da pokonać wroga, to trzeba się z nim zaprzyjaźnić. Dzisiaj do niej podejdziemy, poprosimy ją o przyjaźń, no i zobaczymy, czy zgodzi się właśnie z nami zakumplować. A jeżeli macie lepsze pomysły, to napiszcie w komentarzu, proszę nie hejtować za to, że się z czarodziejką chce zaprzyjaźnić. Nie mam już pomysłów, okej? Nie moja wina, no. Więc my idziemy sobie tutaj do czarodziejki, wychodzimy z naszej chatki, tutaj ładnie zbudowanej razem ze Sepkiem z Dirta. No ale zanim pójdziemy, dostawcie łapeczkę w górę, koniecznie po tym filmem wbijamy kilka tysięcy łapek w górę, wiem, że dacie radę, a już niedługo mam pewien pomysł, plan B, w razie gdyby dzisiaj się udało zaprzyjaźnić, to mam plan B, jakby ją pokonać. Ale to dowiecie się w kolejnych filmach, więc oglądajcie wszystkie odcinki, a my lecimy tutaj do wiedźmy, idziemy się pogadać, już ją tutaj z daleka widzę, trzeba dzisiaj, no troszeczkę pobawić się w dyplomaty, widzowie, trzeba być dzisiaj dyplomatą. Tu widzę, że Sebek stoi. I co on tutaj chce? Ej, musimy pójść naokoło, żeby mnie ten Sebek nie zauważył. On coś tam patrzy, chyba coś widzi. Dobra, to pójdziemy naokoło, żeby mnie nie zauważył. Tutaj przez dom Smyslowa pójdziemy. Czy ja tutaj przeskoczę to? Chyba raczej nie. Potrzebuję jednej deseczki, żeby sobie tutaj przejść na drugą stronę, więc wykopujemy sobie ją. Tutaj sobie podstawiamy jeden klocek, cyk, dobra, mamy i idziemy. Okej, Sebek patrzy tam, to szybko tutaj przebiegamy. Ej, słyszę jakieś dziwne dźwięki, tylko nie wiem co one mogą znaczyć i spadłem. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zauważył. Wezmę sobie następnym razem sofę, to będę mógł się podsadzić. I dobra, jest czarodziej. Co to za portal jest? Ej, dobra, to ja już wiem, na co się tak Sebek patrzył. Ej, widzowie, co to za portal jest? I co tam Sebek jest? On też się patrzy na ten portal. Dobra, widzowie, to zanim ja zagadam do czarodziejki, to zostawcie koniecznie subika na moim kanale. Wbijamy 200 tysięcy w tym roku. Wiem, że dacie radę, ja was wierzę. No i co? Panie czarodziejko, przemawiam do pani. Ogólnie jest do pani taka jedna sprawa. Musimy pogadać. Ja chcę się z panią zaprzyjaźnić. Czy możemy być przyjaciółmi? Ja już nie chcę się gniewać. Ja już nie chcę być na panią zły. Ja chciałbym ogólnie, no, zaprzyjaźnić się i być pani, no, przyjaciele. Może, mogę być? Mogę? Bardzo bym prosił o to, proszę. Wiedźmo, no nie wiem. Jak to nie wiesz? No słuchaj, no czekaj, na kolana, na kolana. Klęknę, dobra, proszę cię. Klęknę na kolana, wiedźmo, przed tobą, naprawdę klękam przed tobą. Proszę, błagam cię, bądźmy przyjaciółmi. Ja, skromny proch, Alek, diamont, proszę, błagam czarodziejkę, zostanie moją przyjaciółką, proszę cię. Patrz, no klękam, no. To musisz mi dać dary. Jakie dary? Co? Jakie dary mam ci przynieść? O nie, myślę, że tak łatwo pójdzie. No dobra, ale jak już się zgodziła na cokolwiek. Oj, tam Sebek jest. Oddaj wszystko, co masz. No dobra, no to zaraz podejdziemy, zaraz jej damy tutaj jakieś kwiatki czy coś jej tutaj wręczymy. Okej, okay. Przechodzimy na drugą stronę. Boże, tu tak ciężko się przechodzi. Dobra, idziemy tędy. Sebek tu. O, Sebek mnie nie może zobaczyć. Dobra, przebiegamy szybko, szybko. Może on teraz awkuje, to mnie nie zauważy. No, biegniemy do domku, biegniemy, oddamy jej wszystko, co mamy. Weźmiemy kwiatuszki, nazbieramy. Zabierzemy wszystkie swoje meble. Muszę wszystko oddać, co mam, ale nie chcę. Dopiero ten dom, co zbudowałem, a już muszę jej oddawać wszystko. Nie, no mi się nie podoba to strasznie. No ale dobra, widzowie, jak chcemy się zaprzyjaźnić z czarodziejką, no to musimy zrobić wszystko, co każe. A ona niestety jest dosyć, no, niemiła i zabrania wszystkiego nam. No, skrzyneczkę sobie jedną zostawię. Mam nadzieję, że nie będzie zła, że tą skrzyneczkę sobie zostawiłem. No muszę mieć gdzie trzymać te rzeczy. No nie może być tak, że no wszystko moje oddam, no bo jednak muszę jakoś żyć. Więc bierzemy sobie tą kamerę, bierzemy. W ogóle ekwipunek mi zmniejszyła tak dziwnie. Co jest grane? Dobra, bierzemy sobie tutaj kran, bierzemy sobie szafeczki, nosze, wszystko co mam, muszę je oddać, nawet toaletę będę musiał. No dobra, więc otwieramy sobie tutaj drzwiczki, zabieramy kwiatek, zabieramy sobie toaletę. No dobra, będę do dziury najwyżej wszystko robił. Tu sobie wykopiemy dziurę, no i tam będę robił to, co wiecie, na toalecie się robi. Szafeczkę sobie wezmę tak samo i okej, okay, no i dobra, wszystko mamy, zabieramy ze sobą. Skrzyneczkę sobie zostawię, żeby mieć przynajmniej gdzie chować swoje rzeczy. No i idziemy wrzucić to tam do portalu, bo zgaduję, że to tam mam wrzucić, nie? Odej wszystko, co masz. No dobra, ale ubranie to sobie zostawię. Ja na golasa nie będę chodził, bo się jeszcze przeziębię i co będzie? No właśnie. A Sebek chyba nie widzi mnie, on tam śpi, tam zasnął na stojąco. Mogę sobie przejść normalnie, raczej mnie nie zauważy. A jak zauważy, to będzie lipa i będziemy razem z nim musieli pogadać.
Dlaczego ja chcę się zaprzyjaźnić? Tylko nie mówcie widzowie z Smileslowowi, Sepkowi i Patrycji, czy ja chcę się zaprzyjaźnić z czarodziejką, bo to jest tajemnica. Dobra, czarodziejko, słuchaj, tutaj widzę twój portal. Ja tutaj wszystkie rzeczy wyrzucam tobie, oddaję ci je. Mam nadzieję, że potem je zbierzesz i tyle ci będzie wystarczać. Co, tu dirt jakiegoś mam? Tak, dirta, no dobra. Ziemia tutaj, no dobra, ziemię sobie zostawię, okej? Mogę sobie się zostawić, mam nadzieję, że tak. Bo ja muszę się czymś budować w razie czego. No i wiedźmo, oddaję ci wszystko co mam. Czy możemy się przyjaźnić teraz? Proszę cię, wiedźmo, błagam. Czy no już na kolanach znowu klękam. No oddałem ci wszystko, więcej nie mam. Bądź mi przyjaciółmi. Dobra, możemy sobie zaprzyjaźnić. Wysadź domy przyjaciół. Nie, ale nie mogę tego zrobić. To są moi przyjaciele. Co, mam wysadzić im domy? No dobra. Jak... nie, widzowie, muszę to zrobić. Inaczej wiedźma nie da nam spokoju. Muszę się z nią zaprzyjaźnić, żeby dała nam w końcu spokój. To dawajcie, jeszcze raz podejdziemy sobie tam do mojego domu. Mam TNT w tej skrzynce, dlatego nie chciałem tej skrzynki oddawać. Nie, ja tam TNT miałem, żeby ją wysadzić, ale niestety muszę użyć tego wszystkiego do innych spraw, niestety. Dobra, no to co widzowie, no trudno się mówi, będziemy musieli wziąć i wysadzić te chatki, no. Dobra, więc idziemy, wysadzimy wszystko w powietrze. Mam nadzieję, że wybaczą mi moi przyjaciele, że im wysadziłem chatki. Dobra, bierzemy sobie tutaj skrzyneczkę, bierzemy TNT, kamienia nie potrzebujemy i idziemy. Dobra, czyli tak, serek domu nie ma w sumie, tu nie mam co mu wysadzać. Musimy wysadzić domek Patrycji i wysadzić domek Smajslowa, więc biegniemy jak najszybciej. Sebek, mam nadzieję, że się nie obudzi, jak usłyszy te wybuchy. Więc, no dobra, wysadzamy tutaj po kolei. Czyli tak, tu dajemy jedno TNT, cyk, wysadzamy. Uwaga, leci wybuch i... BUM! Dobra, wybuchło. Teraz będzie łatwiej przechodzić przynajmniej. Dobra, teraz tutaj kolejny TNT. Uwaga, będzie wybuch i... Cyk, dobra, wybuchło. Dobra, idziemy dalej, Sebek, nie budź się, błagam cię, tylko się nie obudź. Okej, teraz tak, trzeba tutaj wysadzić kolejne TNT. Uwaga, stawiamy, odbiegamy, szybko, cyk, okej. I uwaga, kolejny wybuch i bum, i wybuchło. Dobra, idziemy dalej, teraz przynajmniej będzie łatwiej przechodzić między pokojami. Dobra, tu jeszcze jedno TNT możemy postawić w sumie, skoro, żeby zaliczyła nam wysadzanie domów. Dobra, cyk, wysadziliśmy, dobra, przepraszam, że smajsą, nie chciałem, serio. No, a teraz do Patrycji idziemy. Tutaj też musimy wysadzić jej trochę. Tu jakieś studio jej wysadzimy. Cyk, wysadzamy. Tutaj kuchnię też wysadzimy jej. Okej, okay, puu, poszło. I kolejne TNT, okej. Okay, czekajcie, to się schowam za ścianą. Dobra, wybuchnie? Okej, okay, wybuchło. Okej, okay, już nie ma śladu. Dobra, tu jakieś zabawki trzeba wysadzić. I toaletę jeszcze wysadzimy. I starczy, starczy. Więcej nie trzeba. Mam nadzieję, że to mi zaliczy. Dobra, wysadziliśmy zabawki i wysadzamy teraz toaletę. Puu! Uwaga, będzie wybuch i uwaga i... Nie ma domku, dobra. Nie ma toalety, nie ma studia, nie ma nic. Okej, okay, wiedźmo, słuchaj. Wysadziłem wszystko, co mogłem, więc nie ma sensu. Reszta to są same ruiny. Nie ma sensu, że to wysadzać. Masz wszystko, co tutaj było właśnie w tych domkach. Co zostało, co zebrałem, oddaję tobie tutaj do portalu. Mam ten, oddaj mi villagerów. No co, villagerów mam ci oddać? Przecież to są żywe istoty. No jak ja mam ci oddać? To są mieszkańcy, nasi sąsiedzi. Nie mogę ci ich oddać, przecież oni są żywi, no. Poza tym się nie zgodzą wejść do portalu. No jak mają się zgodzić niby? Widzowie, bardzo tego nie chcę, no ale muszę, dobra. No to idziemy, idziemy. Jest trudno, trzeba ten. Jak trzeba, to trzeba. Sebek, ty żyjesz, ty śpisz tam, halo. On chyba został zamrożony przez czarownicę. Nie wiem, wpadnijcie do niego na kanał, zobaczcie czy zamroziła go, czy co. Może tam się dowiemy czegoś więcej na temat Sepka. Okej, okay, są villagerowie. Villagerowie, halo, macie jakiegoś wodza, przywódcę, kogoś tutaj? Może z wami porozmawiać, halo, villagerowie. Ej, ziomeczki, niech wyjdzie jeden z was, halo, muszę porozmawiać z nim. O, dobra, słuchaj, ty jesteś tym takim ich królem, czy tam burmistrzem? Okej, okay, jest sprawa, musicie mi pomóc, pomożecie mi? Tak, pomożecie mi? Za darmo, tak? Serio? A, nie za darmo, no to, a jakbym dał wam szmaragdy, jakbym skazał wam miejsce ze szmaragdami? O, dobra, no, no okej, okay. No to słuchajcie, chodźcie za mną, ja wam pokażę portal do świata ze szmaragdów, dobra?
No i musicie ze mną iść, zawołaj kolegów ze sobą. O, idą, dobra. No i chodźcie, dobra, villagerowie. Mam nadzieję, że nic im się tam nie stanie, jakby wiecie mimo wszystko, co nie. No, chodźcie, villagerowie, za mną tutaj. Tu macie taki, widzicie, wielki, różowy portal. No i przydałoby się, jakbyście na 3-4 skoczyli tam, dobra? No, więc wiedźmo. Mam nadzieję, że zaprzyjaźnimy po tym. Dobra, słuchaj, villagerze. Macie 3 sekundy, musicie tam skoczyć, nie? O, dobra, już jeden skoczył, okej. No i co? Macie 3, 2, 1, no i wskakujcie, dawaj, leć! I teraz wszyscy musicie wskoczyć, o, wskoczyli, dawajcie, wlatujcie tam, ojku. Tej bije mnie, jeden mnie bije, ła. Dobra, villagerów chyba udało się rzucić, jeden to mnie wziął, pobił nawet. Alek, ale wszystko... co ty tu robisz? Sebek, ty miałeś nie wiedzieć, dobra, słuchaj, wiesz co, bo ja tutaj kalambury gram, wiesz? Ja wszystko o wszystkim wiem, masz teraz przekichane, co? Rozumiesz? Wiesz o wszystkim? O czekaj, wszystkim, tutaj. Widziałem wszystko, ja z daleka! Wepchnę gdzie mnie tu... pchasz, gdzie mnie pchasz? Nie, patrz, nie! Tutaj... Wiedźmo, czy za to dostanę jakieś bonusy w naszej przyjaźni, proszę, wziąłem Sepcha. Ale weź go tam gdzieś teleportuj w bezpieczne miejsce, okej? Okay? Jakby jego, to chciałem tylko, żeby nie wiedział. I wyzeruj mu pamięć, on nie może wiedzieć, czy się przyjaźnimy. Dobra, słuchaj, zrobiłem wszystko, co chciałaś. Wziąłem, oddałem ci wszystko, co miałem. Oddałem ci villagerów. Oddałem ci, wsadziłem domki moich przyjaciół. Zrobiłem wszystko, co chciałaś. Możemy teraz się przyjaźnić. Ostatnia rzecz, błagam cię, zaprzyjaźnijmy się. Ja już więcej nie chcę. Ja już nie mam więcej, co ci oddać, co zrobić. Możemy się przyjaźnić, proszę. Teraz oddaj mi siebie. Ale co? Jak to siebie? Ale jak, jeżeli ja to wskoczę, to przecież ja wtedy zniknę. Że się, no, polecę do tego świata, co inni polecieli. No i co wtedy? No przecież to nie może być tak, no jak to? Ja mam siebie oddać? Masakra, dobra. Widzowie, robić to? Jak myślicie? Zrobić to, czy nie robić to? Zrobiłem już tyle rzeczy, więc chyba nie mogę się teraz wycofać. Skoro już jestem już tak daleko, no to już muszę się posługać i oddam siebie. Wskoczę do tego portalu i widzowie, no będę musiał, no nie wiem czy jest w stanie dalej. Więc zostawcie łapeczkę w górę, tak samo subika na moim kanale. Napiszcie w komentarzu, Alek, wierzymy w ciebie. No i co, wskakuję, 3, 2, 1 i lecę. O, i co jest, gdzie ja jestem? Ej, co się ze mną stało, czemu jestem czerwony? Wiedźmo. Dlaczego? Czyli co się ze mną dzieje? Ej, czemu ja chcę ciebie słuchać? Czemu ja... Wiedźmo, moja pani, mój przyjaciel. Teraz jestem twoim poddanym i nie jestem twoim przyjacielem. Witaj, o pani. Zrobię dla ciebie wszystko. Jestem teraz twoim sługą i zrobię dla ciebie każdą rzecz, jaką byś mi kazała. Przyjaciel to jest za mało powiedziane. Jestem na twoje rozkazy, o pani. Teraz idę i będę wypełniał twoje przeznaczenie. Dobrze, odchodzę. Będę czekał, aż przyniesiesz mi jakiś rozkaz, a wy widzowie, to już koniec starego Alka. Dzisiaj jestem nowym sługą wiedźmy, zostawcie łapkę w górę, subika na moim kanale i pamiętajcie, nie mówcie nic Smilesolo'owi, Patty ani Sepkowi, bo powiem to wiedźmie i wiedźma was dorwie, więc no, lepiej tego nie róbcie. No a ja idę teraz spokojnie do mego domu. A wiesz co, wiedźmo? Zbudujmy mi wielki pałac, teraz ja tu będę rządził. Teraz ja tu będę królem Smilelandii. Dobra, więc widzimy się już jutro. Jutro będzie nowy pan i władca. Żegnajcie, siema.